Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku z serii Na brzozóweczce. W sensie bardziej... Nie pamiętam jak ta seria się nazywała. Dzisiaj jedziemy na targi rolnicze, więc ja wsiadam do mojego pięknego Lublina. Te targi nie są jakoś blisko, ale ponoć tam jest wiele fajnych maszyn, więc trzeba się tam przejechać. Pojadę tędy. Oj, żeby zaraz nie było katastrofy. Dobra, w ogóle nagrywa się? Nagrywa się. Dobra. Mam nadzieję, że tam będą jakieś maszyny, które będę mógł jakkolwiek kupić. Słyszałem, że tam są ciekawe traktorki. Tam jest moje pole w ogóle obok. Chcę ziemniaczki posadzić na nim. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, jak tam się jedzie. Bo to jest na jakieś łące, z tego co wiem. Chyba wiem nawet na której. Czekajcie, sprawdzę sobie to dokładnie w internecie. Tutaj, aha, muszę jechać, tak. To wiecie co widzowie, ja zrobię cięcie i widzimy się na łące. Dobra, ogólnie jestem już niedaleko. Dobra. Jak widać, już tam stoją maszynki. Tam chyba jakiś kombajn, klasa w ogóle jest. Może potem sobie wstąpię do karczmy. No, widzę traktory. Jest chyba jakaś kopaczka. O kurde, ale tutaj bogaty gospodarz musi mieszkać. Jestem ciekawy, czy to jakiś przedstawiciel jakiejś marki jest, czy jak to jest. Dobra, chyba oglądamy, nie? Dobra, bo jak usłyszałem ten... Ursus 904, miodowa. No, powiem wam, że mój faworyt. Jak już bym miała brać traktor, no to mój faworyt. Piękna jest. Nie wiem w ogóle, czy ja może tak jeździć za bardzo, żebym zaraz jakiej kary nie dostał. Nie no, 904 mój faworyt, ale sobie jeszcze obejrzymy te dwa traktory. Nie wiem, czy się wyrobimy w jednym filmie właśnie. W ogóle przepraszam was za wczorajszy film ze Zdziechowa. Nie zauważyłem, że ucięło mi miejsce na dysku. Dobra, dobra, Fiacik. No, wyglądało, no nie jest jakiś śliczny. Chyba można tu jeździć, bo nikogo nie widać. O nie. Jakby się dało odwrócić kamerę. Ale na rejestracji też to widać. No ciągniczek porządny, na pewno większe czwóreczki. No ale ja bym go chyba nie chciał. Taki za brzydki trochę. Tak, ocenianie. O, sąsiad znowu tą ładowarką jedzie. Co on cały czas nie jeździ? I Holandzik z traktorów. Chyba wezmę tego Ursuska. Ja na New Holandzie wygląda porządnie, ale za duży, za duży. No to bierzemy czwóreczkę. Kombajnik. Nie wiem, czy w ogóle się opłaca wsiadać. Nie no, ładnie wygląda. Da się go jakkolwiek rozłożyć? Da się! Luks! Luksus! Ale nie. Mam bizona swojego, myślę, że on jeszcze trochę posłuży, bo ten klasior trochę za duży. To jest 5 metrów przynajmniej ten header. On mi się na gospę nie zmieści. Silnik polony z kraj. No. Czekajcie, w ogóle sprawdzę sobie na internecie. Czy to jest ten sam, co ja go mam? Nie, ja mam poloneza. To też jest w sumie polonez, tylko widzę odrestaurowany. Ładny, ładna ta unia. Ale chyba go nie będę. Choć może go wezmę. Nie wiem. Punktówka do kukurydzy. No, mógłbym ją wziąć w sumie. Tego nie potrzebuję, bo mam w sumie. Bo mam tą moją unię. A ta wygląda, myślę, że. A unia jest też fajna. O, opryskiwacz, jaki wielki w ogóle reksior. Jak tutaj się wchodzi? Tutaj.
może tutaj tak chodzić? Myślę, że można, ale ja bym go nie brał za duży. Ale to mnie interesuje w sumie. Ile to ma, jaki to ma w ogóle wymóg mocy? Gdzie to jest? Rozrzutnik. 50 koni ma wymóg. A ta czureczka ma 80 koni. Nie no, bierzemy chyba rozrzutniczek, bo nie mamy swojego z tego co pamiętam. Jeśli jeszcze nie pamiętam za bardzo. Nie, mamy swój. Nawet nasz jest trochę mały. No to weźmiemy to. A, w ogóle siewnik sulki. No, powiem, że ładny. Sulki. Xios. Mam podobnego w sumie na serii na Zdziechowie, bo jego też tam oglądałem, ale to jest dosłownie lemkiem, tylko przemalowany. Talerzówka za duża, choć ile tam wymóg koni ma? 110, nie no, za duża. Przyczepa też tu za duża. Jak dla mnie jest zupełnie za duża. Coś mniejszego by się przydało. Ale te przyczepki tutaj to są chyba forszmity takie. No zacne. Zacne. Takie dwa w tej samej kolorystyce, ładne takie oponki. W ogóle kopaczka Anna. Mi się wydaje, że nasza na razie będzie git. Ale powiem, że ładna. Tego nie potrzebujemy agrolifta, ale pług bym wziął, taki duży, to jest 6? 7, wow, ładna. No, ale wiecie co, ja wezmę sobie, idę sobie dogadać cenę za tą 4, pług, 2 przyczepy i rozrzutnik. Dobra, ja idę dogadać cenę, bo albo zadzwonię. Dobra, to ja chwilę zrobię cięcie. Dobra, widzowie, cena dogadana, nie jest jakoś drogo. 15 tysięcy za tą 4, dosyć tanio jak za taki ciągnik. Ja sobie podepnę przyczepę. Dobra, pierwsza. Ja zrobię cięcie, żeby podpiąć drugą, bo to by były męczarnie, żeby to wszystko podpiąć. Więc za dużo cięć. Dobra, cięcie odprawione. Zobaczcie, co ja tutaj zrobiłem. Podpiąłem forszmity. I jeszcze zaczepiłem do tego rozrzutnik. Na przyczepy dałem pług i siewnik. Żeby ta 4 to udźwigła. Leci! Huhu! Ale to będzie trochę niebezpieczne. Oj, czekajcie. Jest z tymi oboma przyczepkami. Ale nie no. Dałem za to wszystko 47 tysięcy, więc... Trochę drogo. Najwięcej kosztowała oczywiście 4. Ja to używałam, ale 4 śliczna, według mnie. Oj, ona ma problemy w takich górkach, widzę. Ja chyba skończę ten odcinek dzisiaj na górce. Tej. Nie, bo 4 jest... A, zły przycisk. 4 jest prześliczna. Oj, kurde. Ona w ogóle nie idzie. Dziwnie, że nawet do przodu nie staje. I w ogóle będę miał 3 przyczepy, ale tą jedną tą saneczkę sprzedam. Czekajcie, to jest słynny zakład krawiecki. Nie, tutaj jest elewator. Słyszałem, że w zakładzie krawieckim właśnie na Brzozówce ostatnio była afera. Bo pracownicy się zbuntowali. Dara, wiecie co, widzowie, ja tutaj nie będę wam zawracał. Nie będę wam przeszkadzał moim długim filmem. Choć i tak jest krótki, no ale wiecie. Ja się będę z wami żegnał. Siema!